tego mleka z przykrawami w jajko. Bułkę. Tak jak mnie babcia uczyła, na olej jajeczko, żeby bułka się nie paliła. O, to jak będę następnym razem robił schabowe, to już wiem jak. W sumie nie tylko schabowe, wszystko co z panierką taką chyba. Tak. I tak uczy swoje dzieci też, tak? No tak? I tak się wszyscy nauczą i tak jednakowo robią, no a potem trudno się przestawić jest. Jedni mówią, Boże, to dlaczego to jajko drugi raz? No ja mówię, no bo mi tam babcia kazała, no. I tak smażę. Najważniejsze, że działa. Rzeczywiście, ja tego nigdy nie stosowałem. Zastanawiałem się, czemu ta bułka tak właśnie, się przypała. No jest to jakiś sposób, tak? Tak, jest dużo takich właśnie małych myków, które stosowane jakoś tam zawsze ulepszają. Tak, to tu na ten pierwszy raz tam ten kotek tak najbardziej się smaży. Na drugi raz jak przerzucamy, to on już się tylko dosmaża. Więc ta bułka już jest taka. Już tak się nie przypiecze. I są wtedy wilgotne. No i taki gorący z patelni schabowy jest po prostu najlepszy. Najlepszy na świecie. Ale duży schabowy. No i bardzo proszę. I bardzo ważna rzecz, o czym należy pamiętać, jak się robi obojenie, czy dla siebie, czy w domu, że na tej patelni drugi raz już niczego nie smażymy, tylko po prostu ją myjemy. I tak już za każdym razem. Nie ma mowy, żeby panierowane rzeczy w bułce drugi raz położyć ten sam kotlet, bo mogę pokazać, jaki jest efekt, ale szkoda kotletów. Tu są brzydkie, gotują się. No i przede wszystkim tam na pewno zostaje trochę tej bułki, która spadła z poprzedniego kotleta, więc następne smażymy na czystej patelni.